Nieprzyjaciel wasz, jako lew ryczący, krąży patrząc kogo, by pożreć. Dlaczego tak jest i czemu to ma służyć? Zapraszam. Czasem człowiek może odnieść wrażenie, że ten lew ryczący krąży coraz bliżej, że jest tych lwów ryczących coraz więcej, że ich krąg się zacieśnia. Czemu to ma służyć? Otóż, korzystając z obrazu mszy rolatniej, kiedy najlepiej widać blask świecy. Otóż, najlepiej widać blask świecy wtedy, gdy jest ciemno. Wtedy, gdy nie ma wiele światła, wtedy każdy drobny płomień jest dobrze widoczny. Podobnie dzieje się również w naszym życiu duchowym. W tym momencie, w którym wydaje się być najciemniej, najlepiej widać nawet drobne źródło światła. I to będzie zasadnicza odpowiedź na nasze wstępne pytanie. Już od samego początku, od momentu naszego odkupienia, zaczyna się to właśnie w ten sposób. W tym momencie, kiedy jest najciemniej na poziomie duchowym, kiedy ludzkość dopuszcza się bogobójstwa, w tym momencie, kiedy zostaje popełniona zbrodnia, która obiektywnie nie ma sobie równych, właśnie ten moment, dokładnie ten moment, nie chwilę później, tylko dokładnie ten moment jest momentem naszego odkupienia. I dokładnie ta wielka wina, jednocześnie ta wina stwarza, umożliwia tą materię ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc największy triumf tego Bożego światła przychodzi właśnie przez największy mrok. Teraz jak to wygląda w naszym konkretnym życiu? Otóż oczywiście bardzo podobnie, bo nasze życie ma powtarzać to, co się wydarzyło w życiu Pana naszego. Jezusa Chrystusa i my mamy obumrzeć, i my mamy zostać ukrzyżowani dla świata, po to, aby żyć dla Boga, tutaj cytując świętego Pawła. W jaki sposób to się odtwarza w tym momencie, w którym ogarniają nas zewnętrznie największe ciemności, czyli w tym momencie, w którym jest dla nas z jakiegoś powodu najtrudniej, właśnie wtedy mamy tą szczególną okazję, żeby praktykować cnoty. Zacznijmy od takiego prostego przykładu z życia duchowego. Klasycznym elementem rozwoju życia duchowego jest oschłość. Podstawowym, zasadniczym elementem jest oschłość. To jest ten moment, w którym człowiek nie odczuwa żadnej przyjemności z praktykowania cnót, z modlitwy dalej. To jest pewnego rodzaju ciemność. Ciemność, która umożliwia człowiekowi praktykowanie cnót na nowym, wyższym poziomie. Bo wtedy człowiek już praktykuje swoją wiarę dlatego, że wie, że to jest dobre, a nie dlatego, że sprawia mu to przyjemność. To jest ogromna różnica. A więc dzięki tej ciemności to światło może rozbłysnąć bardziej. Podobnie na poziomie zewnętrznych trudności, takich zupełnie zewnętrznych, w sensie w tym momencie, kiedy, kiedy dopadają nas jakieś wielkie, trudne sytuacje, kiedy jedna po drugiej zwalają się nam na głowę jakieś katastrofy, właśnie wtedy ten człowiek, który się nie załamie pod ich wpływem, ale który będzie potrafił stawić im czoła, ten, który będzie wtedy. Reagował tak jak trzeba, będzie trwał przy Panu Jezusie i próbował zareagować tak jak trzeba. To oczywiście doprowadzi do tego, że te cnoty będą mogły później wzrosnąć, wejść na nowy poziom. Ale nie tylko tak banalnie to działa. Te przykłady, które widzieliśmy do tej pory, to są przykłady, gdzie można powiedzieć, że. W walce z ciemnością ten płomień staje się coraz silniejszy, a więc tą walką z ciemnością ten płomień naszej wiary, naszej miłości, naszych cnót się karmi. Tą walką ten płomień się karmi walką z ciemnością. Ale są też takie przypadki, gdzie w ogóle to już takie oczywiste nie jest. Otóż pamiętajmy również o tym, co Pan nasz Jezus Chrystus mówi o jawnogrzesznicy, że temu, komu wiele się wybaczy, ten wiele miłować będzie. A więc tutaj widzimy. Że nawet grzech, nawet osobisty upadek człowieka może zostać wykorzystany do wzrostu miłości. Oczywiście nie w ten sposób, że on bezpośrednio do tego służy, bo grzech ciężki pozbawia człowieka tej nadprzyrodzonej miłości, ale jednak w tym sensie, że jeśli zostanie prawdziwie odżałowany, może ten żal sprawić, że ten upadek doprowadzi człowieka niejako do takiej trampoliny i dzięki prawdziwemu żalowi, prawdziwej miłości, żal jest wyraźny, prawdziwej miłości, człowiek może się odbić i znowu wzlecieć na wyżyny. A więc temu, komu się wiele odpuszcza, ten wiele miłować też będzie. A więc nawet osobisty upadek może zostać wykorzystany, nawet tego rodzaju ciemność może zostać wykorzystana do rozbłyśnięcia światłości. Tak faktycznie jest. Człowiek, który upada w grzech, ale później od razu wzbudza sobie żal, przystępuje do spowiedzi, pokutuje za ten grzech, faktycznie może bardzo szybko wejść na wyższy poziom świętości niż był przed upadkiem. Inaczej w przypadku człowieka, który tak powoli, powoli, stopniowo schodzi coraz niżej, powoli odpuszcza sobie coraz bardziej, lekceważy swoje nawet drobne grzechy, a to nie jest tak źle, wszystko jest jako tako, nie będę się tam za bardzo spinał, taki człowiek schodzi coraz bardziej w dół i oczywiście ryzykuje ogromnie ostatecznie tym, że wpadnie w grzechy ciężkie i już nawet go to za bardzo nie... Poruszy. Inaczej, człowiek, który nieustannie próbuje walczyć ze swoimi grzechami, który od razu stara się je odpokutować, żałować, wyspowiadać się z nich. I taki człowiek, nawet jeśli wpada w grzechy nałogowe, jeśli ta walka jest nieustanna i próbuje cały czas się z nich podnieść, taki człowiek ma ogromną szansę na sukces, na to, że ostatecznie zwycięży z tym grzechem, nawet jeśli on będzie grzechem nałogowym, czyli takim grzechem, w który człowiek wpada bardzo. Często, jeśli tylko ma mocne postanowienie poprawy, jeśli tylko naprawdę cały czas, nieustannie, wciąż na nowo próbuje powstać, oczyścić się z grzechu, odpokutować i walczyć z nim stanowczo, to ta szansa właśnie na to, że to światło rozbłyśnie pośród tych ciemności jest bardzo, bardzo duża. Jest też jeszcze inne zastosowanie tej zasady, że światło najlepiej widać wtedy, gdy jest ciemno. Nawet w tak drastycznych przypadkach, jak ludzie, którzy przeżyli coś bardzo ciężkiego, nawet wtedy, gdy człowiek doświadczył jakiejś traumy, człowiek, który przepracował tą traumę, ta trauma jest niejako jak ta ciemność, właśnie która człowieka ogarnia. Taki człowiek, który potrafi przepracować swoją traumę, który skonfrontował się z nią stanął wprawdzie przed tym, co się stało, próbował sobie z nią poradzić, faktycznie przegryzł się przez to. Nosi to teraz świadomie jako rodzaj, powiedzmy, ofiary pokuty w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Taki człowiek może też innych przeprowadzić bardzo łatwo przez podobne traumy, może innym później być wielką pomocą w podobnych sytuacjach. I to jest naprawdę rzecz wielce doniosła. To jest też przypadek tego, właśnie jak światło karmi się walką z ciemnością. Światło nie karmi się samą ciemnością. Sama ta ciemność, ten grzech, to zło, które spowodowało tą traumę, ono samo w sobie jest złe. Ale walka z nim, naprawianie go, pokonanie go, przetrawienie w pewnym sensie, tym, jeśli mówimy o traumie, to tam faktycznie jest to forma takiego przetrawienia to znaczy trzeba niech się gdzieś tam rozebrać to na części, pierwsze skonfrontować się z tym bardzo mocno. Dzięki tej walce człowiek faktycznie może rozbłysnąć tym nowym światem i ta walka jest czymś bardzo pozytywnym. I to w zasadzie jest w ogóle główny powód, dlaczego Pan Bóg nie likwiduje całkowicie cierpienia, nie znosi cierpienia w tym świecie. Dlatego, że ostatecznie walka z nim jest dla nas Korzystna. I myślę, że każdy człowiek, który już przez jakiś czas pewną duchową walkę prowadzi, to jest w stanie to potwierdzić, że właśnie te największe kryzysy, największe trudy, właśnie to, co wydawało nam się najcięższe, że właśnie to ostatecznie doprowadziło nas do kolejnego dużego kroku, do jakiegoś, jakiegoś postępu w cnocie, do naprawdę jakiegoś wzrostu tak jak cierpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa doprowadziło do odkupienia wszystkich, tak samo nasze osobiste cierpienie, nasze osobiste trudy mogą doprowadzić do naszego własnego odkupienia. To oczywiście przez analogię. To oczywiście męka Pana Jezusa ma zupełnie inną wartość, wartość nieskończoną. Natomiast nasze cierpienia znoszone w zjednoczeniu z Panem Jezusem również nabierają tej wartości ale również na poziomie takim obrazowym, to znaczy dzięki tym trudnościom, dzięki ich pokonywaniu człowiek... O tutaj mam na myśli nie tylko odkupienie w tym sensie, właśnie nadprzyrodzonym, dosłownie, że to są uczynki zasługujące, które, które mogą, które zostaną później nagrodzone w niebie, ale również mam na myśli przez pewną analogię to odkupienie w sensie takim, że zalecza to rany naszej duszy, że po, pozwala nam to pokonać nasze słabości i wzrastać w jakichś cnotach, a więc zarówno na poziomie naturalnym jest to leczące, walka ze słabościami jest lecząca. Jak i na poziomie nadprzyrodzonym, oczywiście w zjednoczeniu z Panem naszym Jezusem Chrystusem, wtedy są to uczynki zasługujące, za które będziemy mogli również odebrać nagrodę w niebie, jeśli będziemy właśnie cierpienie, trudności, przeciwności znosili w cierpliwości w zjednoczeniu z Panem naszym Jezusem Chrystusem. I to jest powód, dlaczego Pan Bóg dopuszcza, że ten lew ryczący z początku tego materiału a oczywiście pierwotnie z listów apostolskich, ten lew ryczący, który krąży, patrząc, kogo by pożreć, że Pan Bóg pozwala mu podejść bliżej, że Pan Bóg pozwala tym lwom ryczącym zacieśnić ten krąg. On oczywiście wszystko ma w pełni pod. Kontrolą, można powiedzieć, że stale jesteśmy w jego dłoni, i, i że to w jego dłoni niejako ech, ta sytuacja się dzieje, czyli również te lwy ryczące krążą, i oczywiście, że on to widzi, ale dlaczego pozwala na to? Właśnie dlatego, że my tam w środku dzięki temu. Możemy się wzmocnić, możemy wziąć ten miecz i tą tarczę i stawiać odpór tym lwom, że to jest dla nas dobre. I jeśli kogoś to gorszy, jeśli dla kogoś to jest dziwne, że Pan Bóg coś takiego toleruje, to moim zdaniem świadczy to o tym, że nie rozumie, jak się człowiek rozwija, a to jest dosyć niebezpieczne. To znaczy, człowiek potrzebuje do rozwoju tej walki, człowiek potrzebuje. Do wzrastania, tego, żeby pokonał jakąś swoją słabość. I teraz zarzut to nie ma być materiał apologetyczny, ale na marginesie może. Niech to się gdzieś tam pojawi. Ale to dlaczego Pan Bóg stworzył taki świat? Czy to nie jest wybrakowany świat, w którym ciemność jest potrzebna, żeby było widać tą świeczkę, w którym poprzez walkę ze, z tą ciemnością człowiek się udoskonala? Dlaczego Pan Bóg nie mógł stworzyć, skoro tak stworzył, że te lwy leczące tam krążą? Dlaczego nie mógł stworzyć tego inaczej? I przecież, skoro jest Wszechmocny, mógłby sprawić, że się rozwije, rozwiniemy zupełnie inaczej i oszczędziłoby to tych wszystkich niedoskonałości i cierpienia ludzi, i tego wszystkiego, co się działo w Starym Testamencie, czyli powiedzmy, różnych, różnych niedoskonałości, które wtedy miały miejsce, i później całego tego cierpienia współczesnego, i gniewu, i wojen, i tak dalej. Bez wątpienia Pan Bóg byłby w stanie stworzyć świat, Inaczej, bez wątpienia, byby stworzyć w stanie stworzyć istoty, które nie wymagają takiego stałego rozwoju. Na przykład właśnie tacy są aniołowie. Oni nie wymagają jakiejś, powiedzmy, takiej stałej pracy nad swoimi cnotami. One po prostu podjęły decyzję, ale... Widzimy, że to również część z nich doprowadziło do, do upadku, a to jest oczywiście tutaj najważniejsze, w sensie najważniejsze jest to, jaką człowiek ostatecznie podejmie decyzję. I widzimy, że zarówno w przypadku takiego stopniowego rozwoju, który. Odbywa się przez konfrontację z cierpieniem, jak i w przypadku prostej, krótkiej decyzji anioła, i w jednym, w drugim przypadku to doprowadza do dosyć podobnych wyników. Wniosek z tego jest taki, że najwyraźniej każda wolna wola będzie miała pewną skłonność do tego, żeby obrać mniejsze dobro, bo w praktyce wybór który prowadzi do wiecznego potępienia jest wyborem mniejszego dobra. Zamiast ostatecznego dobra dla mnie, zamiast tego, co jest naprawdę dobre dla mnie, wybieram to, co mi się w danej chwili wydaje przyjemne. W przypadku anioła to jest trochę podobne, bo jemu wydawało się być przyjemne, żeby, żeby unieść się tą pychą, żeby, żeby podkreślić swoją godność, swoją wartość i nie będzie służył, czy to wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka, czy wobec Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów. Tak czy siak, jedno i drugie widzimy, że prowadzi do tego. Czy to jest do wyboru takiego i takiego? Dlaczego o tym mówię? Chodzi o to, że tak, takie stworzenie, które rozwija się poprzez walkę z ciemnością, walkę z cierpieniem. Czy jest w tym pewna niedoskonałość? Można tak powiedzieć. Można powiedzieć, że droga anioła jest doskonalsza. Prosta, krótka decyzja. Natomiast czy ta niedoskonałość jest jakimś złem? Nie, nie jest złem. Bo zło jest brakiem należnego dobra. Takiego dobra, które tam być powinno. A My jesteśmy tak stworzeni jako istoty, ze względu na naszą materialność, połączenie ducha z materią, jesteśmy tak stworzeni, już na poziomie biologicznym się rozwijamy, na poziomie intelektualnym się rozwijamy, więc na poziomie cnót również będziemy się rozwijali. I jest to wpisane niejako w naszą konstytucję, w naszą kondycję jako człowieka. Czy jest to coś złego? Nie. Dlaczego miałoby być to coś złego, że potrzebujemy tej walki do rozwoju? Aniołowie bez wątpienia w swoim wyborze również musieli stoczyć pewną walkę z samymi sobą, właśnie ze swoją pychą walkę pomiędzy cnotą a grzechem. Podobnie jest również w naszym życiu. Nasze życie bardzo mocno połączone jest z tym, tym rozwojem, z tym dojrzewaniem, z wzrastaniem, również na poziomie duchowym. I moim zdaniem jest to po prostu piękne. Jest to coś, za co powinniśmy być Panu Bogu wdzięczni, że tak nas właśnie stworzył, że mamy ten czas, mamy ten czas na dorastanie, na dojrzewanie, na wszystkich możliwych poziomach. A z walką z tą ciemnością, co mamy zrobić? Mamy ją ustoczyć spokojnie. Bez przerażenia. I to jest myślę, że najważniejszy wniosek z dzisiejszego materiału. Nie powinniśmy tych rów ryczących, które krążą patrząc, kogo by pożreć, traktować właśnie jako takiego końca naszego horyzontu. Pamiętajmy, że jesteśmy w tej Bożej dłoni, i gdy ten krąg się zacieśnia, to oczywiście nie chodzi o to, żeby złożyć bronią wręcz przeciwnie, właśnie trzeba ją chwycić i ciąć z całą determinacją, ale z całym spokojem serca, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, bo wiemy, że cały czas jesteśmy w Jego dłoni i wiemy, że nie ulegniemy, dopóki sami naszych serc złemu duchowi nie otworzymy, bo wiemy, że tak długo jak stawiamy opór, tak długo będziemy zwycięzcami, chociażby właśnie ta ciemność wydawała się nam, że nas ogarnie, chociażby nam się wydawało, że ona nas już prawie zmiażdżyła, i że nas przygniotła zupełnie, to pamiętajmy, że tak długo jak nie wpuściliśmy jej do serca, nie pokonała nas, a nawet gdy ją wpuściliśmy, nawet gdy popełniliśmy grzech ciężki, to i tak wciąż jeszcze możemy, możemy odbić się jak od, od dna, jak od trampoliny, przez żal, przez spowiedź świętą, przez postanowienie poprawy i przez pokutę. I tak naprawdę w ten sposób ta ciemność, można powiedzieć, staje się czymś, co. Na co możemy patrzeć ze spokojem? Tak jest to coś wobec nas wrogiego i to, czy to ta ciemność wielkiej polityki, planów różnego rodzaju, czy to ta ciemność kryzysu kościoła, czy ciemność naszych osobist osobistych kryzysów, konfliktów itd., czy ciemność naszych słabości, naszych grzechów, które popełniamy. Na wszystko to możemy patrzeć ze spokojem. Ale i z determinacją, żeby to wziąć ten miecz i podejmować tą walkę tak jak potrafimy, na tym polu, które zostało nam dane, ale właśnie ze spokojem. To jest to, co chciałem dzisiaj przekazać. Ze spokojem, bo cały czas jesteśmy w ręku Bożym, a on świadomie pozwala tej ciemności się zbliżyć. On świadomie pozwala tym lwom leczącym zacieśnić ten krąg, bo jest to dla nas dobre, bo ostatecznie dzięki głębokiej ciemności. To światło świecy stanie się bardziej widoczne, nie tylko bardziej widoczne, ale będzie mocniej świeciło na tym poziomie duchowym dzięki tej walce, a więc ostatecznie jest to dla nas korzystne. A więc odwagi. Pan nasz Jezus Chrystus zwyciężył świat, a wraz z nim wszystkie jego ciemności. I my powinniśmy z, razem z nim to zwycięstwo powtarzać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.